80% z nich przeżywało bardzo silne stany duchowe. Oni część z nich nawet uważało za najważniejsze doświadczenie duchowe w swoim życiu. I też 90% z nich zaznaczało, że poprawiło się ich samopoczucie i umiejętność też czerpania radości z życia. You'll find the truth. Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z serii Słowotok. Ze mną ponownie jest Maciej Lorenc, socjolog oraz autor książki Czy psychodeliki uratują świat? I z Maciejem w poprzednich odcinkach rozmawialiśmy po pierwsze, dlaczego powstała twoja książka. W kolejnym odcinku było o zdrowiu psychicznym i psychodelikach, więc fajnie. Ale teraz chciałbym ciebie, Maciej, zapytać o inną rzecz, bo są osoby, które już teraz, mimo że psychodeliki są nielegalne, korzystają z psychodelików i bardzo często korzystają ich, ja bym to nazwał w takim formie czy dla swojego samorozwoju. Co myślisz na ten temat w ogóle? No, nie jest to jakaś specjalna nowość z racji tego, że psychodeliki głównie były używane w kontekście religijnym, również w kulturze zachodniej, pomiędzy XV wiekiem przed naszą erą a IV wiekiem naszej ery istniały w Grecji misteria w Eleusis, podczas których przyjmowano tajemniczy wywar. Nie można było mówić, co dokładnie się dzieje podczas tych obrzędów, natomiast wiele wskazuje na to, że znaczna część filozofów, o których się wszyscy uczymy w szkole podstawowej i później, przyjmowała środek psychodeliczny, który pomagał im konstruować ich wyobrażenia na temat świata. W każdym razie rośliny o jakichś tam właściwościach psychoaktywnych różnych, niekoniecznie psychodeliczne, były używane podobno we wszystkich, według antropologów, we wszystkich znanych kulturach, oprócz Inuitów, czyli nazywanych brzydko Eskimosami. Ale to jest wyjątek potwierdzający regułę, po prostu oni nie mieli dostępu. Tak, i to tylko i wyłącznie dlatego prawdopodobnie nie używali tych roślin. Natomiast tak jak powiedziałeś, no, to jest jedno z dwóch dużych jakichś tam obszarów zastosowań psychodelików. Pierwszym obszarem jest leczenie jakichś dolegliwości, głównie problemów psychicznych. Natomiast zupełnie oddzielną działką jest wspomaganie osób tak zwanych zdrowych, tak? Czyli osób, które nie cierpią na żadne poważne dolegliwości, ani psychiczne, ani fizyczne, natomiast chcą stosować tych roślin czy tych syntetycznych substancji w celach związanych z samorozwojem, pogłębianiem duchowości czy usprawnianiem szeroko rozumianym codziennego swojego funkcjonowania. Badania na ten temat, jeżeli chodzi o tą współczesną falę, są najwięcej dotychczas zrobili badacze z Johns Hopkins University, którzy wręcz rozpoczęli ten projekt cały związany z psylocybiną od podania psylocybiny osobom zdrowym ochotnikom, tak to było opisane, czyli po prostu werbowali ludzi, którzy mieli niewielkie albo żadne doświadczenie z psychodelikami, dbali o to, żeby zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, dbali o to, żeby była przez cały czas gdzieś tam obecność, znaczy dwójka terapeutów, wcześniej badania przesiewowe, żeby wykluczyć ryzyko potencjalnych reakcji niepożądanych długofalowych. To też warto zaznaczyć, że od początku tego całego renesansu psylocybinę podano 1000 razy i nie było ani jednej poważnej komplikacji, więc to pokazuje, jak bezpieczne te substancje są w określonym kontekście. Natomiast osoby, ci ochotnicy, którzy brali udział w pierwszym projekcie, po zapewnieniu im wszystkich niezbędnych warunków, tak że oni mogli się poczuć bezpiecznie, wcześniej zostało omówione z terapeutami, czego mogą się spodziewać, 80% z nich przeżywało bardzo silne stany duchowe. Część z nich nawet uważało za najważniejsze doświadczenie duchowe w swoim życiu. I też 90% z nich zaznaczało, że poprawiło się ich samopoczucie i umiejętność też czerpania radości z życia. Więc te doniesienia były weryfikowane z ich najbliższymi, z osobami z ich najbliższego otoczenia społecznego. To znaczy pytano żonę czy męża, czy rzeczywiście ta osoba, czy zauważa też zmiany na lepsze, i zostało to potwierdzone.
Głównie tutaj te zmiany zachodziły w. Jest głównych pięć cech osobowości, i z tych pięciu, jakby dwie są najważniejsze, czyli wpływ psychodelików na zwiększenie otwartości i spadek neurotyzmu. To znaczy, osoby, dwie trzecie, przede wszystkim zwiększenie otwartości, dwie trzecie ludzi po sesji udanej z psylocybiną deklarowało większą otwartość. Ta otwartość też była, tak jak mówię, weryfikowana w rozmowach z najbliższym otoczeniem społecznym. Ale otwartość na co? Otwartość na doświadczenie, tak, znaczy to jest szeroko rozumiana otwartość. Otwartość na doświadczenie, ale też na innych ludzi, to znaczy podczas też w ogóle tych badań i w Johns Hopkins University, i w Nowym Jorku, i pewnie w Imperial College, chociaż tutaj nie mam pewności, ale na 90% też, jakby są zachęcani ludzie, żeby przed niczym nie uciekali, co im się pojawia w wizjach, to znaczy jest tutaj, fundamentem jest wiara w to, że jest jakiś proces wewnętrzny, głęboko uzdrawiający, jeżeli zadbasz o bezpieczeństwo, odpowiednie warunki, to jakiś wewnętrzny uzdrowiciel poprowadzi przebieg sesji. Często te sesje są bardzo nieprzyjemne, natomiast badacze zachęcają do tego, że jeżeli napotkasz potwora w swojej wizji, to nie uciekaj przed nim, tylko zapytaj, co on robi w twojej sesji, no, w twojej wizji. Wydaje się, że tego rodzaju podejście jest bardzo, bardzo korzystne, to znaczy ufaj temu, co się dzieje, bądź otwarty, idź za tym, co się pojawia na bieżąco. Tutaj też kluczowe znaczenie ma oczywiście proces integracji po sesji, jakby nie można tego rozgraniczyć. Samo doświadczenie ma wręcz w niektórych przypadkach, myślę, drugorzędne znaczenie, ważniejsza jest integracja tego doświadczenia. Natomiast badacze z Johns Hopkins University też przeprowadzili badania z osobami, które regularnie medytują, i im też podawali psylocybinę, żeby zobaczyć, jak one to ocenią, i zaskoczyło ich to, że nie było aż tak dużej różnicy pomiędzy tymi, pomiędzy, to znaczy jedna i druga, i ci normalni, zdrowi ochotnicy, i osoby praktykujące medytację bardzo dużą uwagę przywiązywały do tych doświadczeń psylocybinowych i na równi je stawiały. To znaczy tak, że to były jedne z najmocniejszych doświadczeń duchowych w ich życiu. Natomiast osoby, które regularnie medytowały, też to warto zaznaczyć, że podkreślały, że jednak nie można zastąpić tej praktyki duchowej psychodelikami, że to jest trochę droga na skróty, że to pokazuje jakiś tam szczyt góry, tak, ale żeby kończy się sesja i ty wracasz z powrotem do miejsca, w którym byłaś, więc musisz po prostu pokonać tę drogę poprzez sumienną, codzienną pracę ze sobą. Ale widzisz, ja z drugiej strony spotkałem się z poglądem, który też daje do myślenia. Na przykład, po co masz wyciąć cały las, żeby uzyskać jedną zapałkę? Więc wiesz, że te ileś lat medytacji, na przykład względem tego, co mógłbyś uzyskać pod względem doświadczenia, może być tak jak właśnie wycięcie lasu dla jednej zapałki. To znaczy, w ogóle to też warto zaznaczyć, że amerykański buddyzm w dużej mierze jest oparty na doświadczeniach psychodelicznych, i ci amerykańscy buddyści trochę wyszli, znaczy zaczęli o tym otwarcie bardziej mówić. Wcześniej było to raczej gdzieś tam zepchnięte na margines. Te bardziej tradycyjne szkoły buddyjskie jednak podkreślały, że psychodeliki są trochę oszustwem, tak? No, gdy Robin Carhart Harris zrobił obrazy aktywności mózgu za pomocą rezonansu magnetycznego i opublikował wyniki. Te wyniki zobaczył inny neuronaukowiec, który od wielu lat badał osoby, które praktykują medytację, i zauważył u nich podobne zmiany w aktywności mózgu, to znaczy dezaktywacja default mode network, sieci standardowej aktywności. Więc jak gdyby tutaj też to znajduje przełożenie na poziomie takim czysto fizjologicznym, to znaczy osoby, które dużo czasu spędzają na medytacji, ich mózg pracuje w podobny sposób jak mózg osób, które znajdują się pod wpływem środków psychodelicznych. A zobacz, ja zmienię troszkę może temat, nie wiem, jeżeli chciałbyś coś opowiedzieć jeszcze, to odpowiedz, ale bardzo mnie zastanawia, i wiele osób na pewno, które oglądają mój kanał, kwestia mikrodawkowania psychodelików, bo to jest coraz bardziej chyba popularny trend na Zachodzie, dużo się o nim mówi, a w Polsce mało jest. Ja widziałem twój artykuł na przykład na ten temat, a tak naprawdę może dwie, trzy rzeczy po polsku widziałem.
To znaczy, problem z mikrodawkowaniem polega na tym, że nie do końca wiadomo, jak ono działa. To znaczy, jest rzeczywiście, to jest jeden z najbardziej gdzieś tam obecnie modnych trendów w kulturze całej psychodelicznej. To znaczy, zainteresowanie tym sposobem korzystania z psychodelików jest ogromne. Już sam wynalazca LSD Albert Hoffman sugerował, że przyjęcie małej dawki psychodeliku podczas spaceru po lesie jest na niego przynajmniej dobrze wpływa. Sugerował też, że jego pracodawca, firma Sandoz, mogłaby spróbować opracować lek poprawiający nastrój, właśnie oparty na mikrodawkach psychodelików. Natomiast cała ta zainteresowanie psychodelikami rozpropagował James Ferriman, psycholog amerykański, który w gruncie rzeczy skupia się na tym, w jaki sposób można rozwijać ludzki potencjał. On uczestniczył w badaniach dotyczących ludzkiego tego pozytywnego wpływu psychodelików, czyli niekoniecznie leczeniu traum, ale jak gdyby rozwijaniu potencjału. Jeszcze w latach 60. Prowadzili oni badania razem z Myronem Stolaroffem dotyczące tego, w jaki sposób wpływają psychodeliki na zdolność do rozwiązywania problemów, takich bardzo, bardzo technicznych, czyli brali matematyków, architektów, fizyków, którzy mieli jakiś problem w życiu zawodowym. Byli proszeni o to ci architekci, osoby z różnych, tam też byli artyści, projektanci mebli, żeby przyszli z jakimś konkretnym projektem, z którym się borykają, dostawali środek psychodeliczny z jakimś tam środkiem też stymulującym. Już teraz nie pamiętam, co to dokładnie było, natomiast jak miało to ich też podkręcić do pracy. No i te projekty były później akceptowane przez klientów, to znaczy wiele z tych osób twierdziło, że rzeczywiście doznało jakiegoś przełomu w swoim sposobie myślenia i rozwiązało problem, którego wcześniej nie mogło rozwiązać. James Ferriman wiele dekad później rozpropagował właśnie mikrodawkowanie i stworzył na razie największą bazę danych na temat mikrodawkowania razem ze swoją współpracowniczką Sofią Korb. Robią to. Otrzymali raporty na razie od około 2000 ludzi. Przygotowują książkę, z tego co wiem, na temat mikrodawkowania. No i wiele z tych osób, które do nich pisze, twierdzi, że mikrodawki psychodelików w zasadzie wyleczyły ich ze wszystkiego, co może dręczyć przedstawiciela klasy średniej w kapitalizmie późnym. Wszystkie rzeczy takie jak, nie wiem, depresja, przepracowanie, problemy z, nie wiem, z kreatywnością, w relacjach z innymi ludźmi. Tak, stany lękowe, też jakieś fobie społeczne, że generalnie mikrodawki mają podobno bardzo pozytywny wpływ we wszystkich tych obszarach, tylko że trzeba brać poprawkę na to, że to są deklaracje anonimowych internautów, którym mimo wszystko się chciało pisać te raporty, więc można założyć, że coś jest na rzeczy. Natomiast ale też można założyć, że ci, którzy mieli złe skutki, nie napisali tego. Tak. Choć z reguły czasem, nie wiem, bo to też nie wiem, czy nie jest to miecz obusieczny, bo na przykład z reguły w internecie piszą jednak ci, którzy są na nie, jeżeli chodzi o komentarze gdziekolwiek. No to w przypadku mikrodawkowania raczej ludzie piszą, którzy są na tak. Tutaj też dodatkowe zastrzeżenie takie czysto metodologiczne jest takie, że jednak Ferriman, co jest rozsądne bardzo, ale sugerował, że jeżeli na kogoś mikrodawki źle działają, to żeby po prostu ich nie przyjmował, co automatycznie zwiększyło liczbę pozytywnych doniesień, bo osoby, na które to źle wpływało, po prostu zostały, same się jak gdyby wyłączyły z tych badań. Można tak to nazwać. Natomiast badania, na razie napisano zaledwie kilka artykułów naukowych na temat mikrodawkowania. To są bardzo, bardzo wstępne pilotażowe projekty. Głównie wynika to z tego, że jeżeli na przykład ktoś twierdzi, że psychodeliki rozbudzają kreatywność, to mierzenie kreatywności za pomocą narzędzi naukowych, co to jest w ogóle kreatywność? W sensie, że to jest tak wieloznaczne pojęcie, że no, nastręcza to wielu problemów. Natomiast obecnie Beckley Foundation sponsoruje badania, które mają nam dostarczyć bardziej namacalnych, bardziej konkretnych informacji na temat tego, jak realnie wpływa
wpływają mikrodawki na percepcji, na sposób działania. O tych badaniach, co użytkownicy sami sobie przyjmują i Nie tylko. To jest jeden z projektów, ale jest też większy projekt na Uniwersytecie w Maastricht i oni tam już, to jest czysto w warunkach klinicznych, po prostu ludzie będą siedzieć na mikrodawkach i rozwiązywać różne tam testy. U nich i robić. Tak, na miejscu. Fajnie. Projekt, o którym ty wspomniałeś, to może nie wszyscy wiedzą, polega na tym, że też anonimowi użytkownicy zaślepiają sami to badanie, czyli mieszają kapsułki w domu i przyjmują w określone dni mikrodawki. Natomiast tam się też skanuje telefonem QR kody, więc ani użytkownik nie wie, ani tamci. Tak. No to jest w ogóle dosyć nowatorskie narzędzie. Też dużo jest zaufania wobec tak, myślę, że to badanie ma w ogóle wyjaśnić, na ile na przykład samo to, że ja przyjmuję te mikrodawki, działa na to, że ja się lepiej czuję. Mhm. Bo wiesz, o co chodzi, że po prostu ile ta mikrodawka, bo na przykład będzie taki dzień, że ja nie przyjmuję tej mikrodawki, ja myślałem, że przyjąłem i wiesz. Więc bardzo fajnie kibicuję, nie wiem kiedy będą wyniki, ale to jest na pewno dobra sprawa. Ale słuchaj, jeżeli jesteśmy już przy tym mikrodawkowaniu, to mówi się o kreatywności. Co jeszcze teoretycznie mogłoby to... Najwięcej osób, jeżeli chodzi o właśnie Jamesa Ferrymana, to najwięcej osób z tych wszystkich raportów, które oni dostali, to są głównie ludzie, którzy szukają pomocy w walce z depresją. Czyli no tutaj ponownie widać, jak duży jest to problem, z którym sobie konwencjonalne metody, narzędzia psychiatryczne nie radzą. Ludzie po prostu szukają innych rozwiązań. Wcześniej rozmawialiśmy o psylocybinie stosowanej do leczenia depresji. Ludzie próbują też leczyć depresję za pomocą mikrodawek, twierdzą, że im to pomaga. Natomiast zakres, ten wachlarz zastosowań, mnie osobiście, ja podchodzę dosyć sceptycznie z racji tego, że jak czytam te cudowne doniesienia o mikrodawkach, no według mnie nie jest to możliwe, żeby aż tak było szerokie spektrum zastosowań, natomiast mogę się mylić też. Polecam tutaj przeczytać właśnie artykuły Ferrymana i na ten temat, tam jest lista bardzo, bardzo długa. Ja też, jak wiesz tutaj, bo od miesiąca chyba wiesz, czy więcej, jak się widzieliśmy kiedyś, korzystam z mikrodawek w tym roku. I rzeczywiście to nie jest jeszcze moment, żebym o tym mówił, ja na pewno nagram o tym film, mam swoje przemyślenia na ten temat, ale też jestem ostrożny bardzo w tym wychwalaniu aż tak mocno. Oczywiście mój dowód będzie tylko moim dowodem, moim anegdotycznym, mówiącym tylko o mnie, ale myślę, że też ciekawy taki będzie film dla was z tego kilkumiesięcznego testowania mikrodawkowania grzybów akurat. No ja też chętnie obejrzę. W moim przypadku też sprawdzałem mikrodawki i nie podziałały tak, jakbym chciał, więc być może moja praca ma taki charakter, że niekoniecznie jest to wskazane. Jakby to też warto jest zaznaczyć, że w niektórych przypadkach mikrodawki mogą przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu, a natomiast w przypadku osób, które wykonują inne zawody, na przykład nie wiem, grafik, który siedzi sobie przed komputerem, projektuje coś, co ma być ładne, co ma robić wrażenie, być może w przypadku takich osób mikrodawki rzeczywiście mogą mieć znacznie większy potencjał. Więc ja tutaj też się zgodzę, bo są różne kwestie w przypadku mikrodawek. Chociażby takie na przykład, że nie wiem, mogą się zdarzyć momenty, że przez chwilę masz wrażenie, że czegoś zapominasz, że nie pamiętasz, ale na przykład jeżeli jesteś malarzem i malujesz obraz, to nie jest ważne, że ty przez chwilę jesteś trochę w innym świecie jakby. Oczywiście w mikrodawkowaniu chodzi o to, żeby nigdy nie mieć zmienionej percepcji, ale moim zdaniem w przypadku też dawkowania grzybów czasem ciężko jest ocenić. Zdarzyły mi się takie sytuacje, że mimo, że stosowałem tak jakby tą samą dawkę, to idąc jednak na pociąg, stojąc na stacji, miałem wrażenie, że jednak ten świat jest trochę odrealniony i widziałem drobne zmiany w percepcji, ale to jest, tak jak powiedziałem, temat na inny film. Teraz chciałbym porzucić temat mikrodawkowania i zapytać ciebie o to, czy w ogóle możliwe jest stosowanie psychodelików, tak jakby, bo zaczęliśmy też od tego, w celach takich religijnych, takich, żeby wzmocnić swoją religijność.
No, warto może jakby też zaznaczyć, że część badaczy sugerowała, że psychodeliki powinny być nazywane inaczej, że powinny być nazywane enteogenami, że to jest lepsza nazwa, czyli substancjami ukazującymi wewnętrzną boskość. Natomiast według mnie to jest, czuję się w porządku ze słowem psychodeliki. Tutaj intencja była taka, żeby troszeczkę wprowadzić rozróżnienie pomiędzy tym, co ludziom się kojarzy z psychodelią, czyli lata 60. kontrkultura, żeby jakby ukazać właśnie ten potencjał religijny psychodelików. W zasadzie mówienie o psychodelikach w oderwaniu od doświadczeń religijnych jest niemożliwe według mnie, z racji tego, że ludzie, którzy przyjmują psychodeliki w warunkach klinicznych, bardzo często, tak jak wcześniej mówiłem, przeżywają silne stany duchowe. W zasadzie można powiedzieć, że psychodeliki są taką boskością w pigułce, jeżeli są przyjmowane w odpowiednich warunkach. Tutaj oczywiście można mieć dużo zastrzeżeń na temat tego, czy wywołany stan objawienia, uniesienia mistycznego, wywołany za pomocą farmakologii jest bardziej prawdziwy czy mniej prawdziwy od tych naturalnie pojawiających się objawień. Według mnie nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Według religioznawców też nie ma to znaczenia, czy doświadczenie zostało wywołane za pomocą substancji psychodelicznej, czy za pomocą modlitwy, głodówki, czy kompletnie spontanicznie się pojawiło. Natomiast już w latach 60. został przeprowadzony wstępny eksperyment wielkopiątkowy w 62. roku, który sprawdzał, na ile uczestniczyli w, to było podano po prostu psylocybinę studentom teologii i większość z nich miało bardzo silne stany, które interpretowali jako objawienia religijne. Nie do odróżnienia według kryteriów, które tam zostały określone, czym jest doświadczenie mistyczne, stan mistyczny, było to nie do odróżnienia. Więc widać to w ogóle też widać to w rosnącym zainteresowaniu ceremoniami ajałaskowymi. To znaczy, może warto tutaj wspomnieć, że w latach 60. i 70. psychodeliki, osoby, które chciały zrozumieć swoje doświadczenia psychodeliczne na Zachodzie, posługiwały się odniesieniami do religii z Dalekiego Wschodu pochodzących, czyli do buddyzmu, hinduizmu, taoizmu. Natomiast współcześnie jest znacznie wyraźniejszy zwrot w kierunku szamanizmu południowoamerykańskiego, to znaczy założenia tam, powiedzmy, jakby obowiązujące. One też się zmieniają w zależności od regionu, natomiast ogólnie jak gdyby jest to pewien system interpretacji doświadczeń znacznie bardziej dominujący niż w latach 60. i 70. To jest też dla mnie jako socjologa bardzo ciekawe, że taka zmiana nastąpiła. A jakie byś zauważał jeszcze rzeczy, zmiany, czy ogólnie wpływ psychodelików na ludzkie życie? Znaczy, może tutaj warto jest opowiedzieć o tym, że trudno jest pominąć wpływ psychodelików na pewne wybitne jednostki. To znaczy, jeżeli chodzi o wpływ, no Beatlesi to jest najbardziej znany zespół w historii ludzkości, a nie ukrywajmy, że lubili korzystać i bardzo o tym otwarcie mówili. Ale jeżeli chodzi o świat nauki, też są przypadki dosyć... Wymień trzech. Trzech. Francis Crick, facet, który odkrył, że DNA ma kształt podwójnej helisy, odkrył tajemnicę życia. Niekoniecznie to nie jest do końca pewne, czy przyjmował LSD przed tym odkryciem, czy po, ale po tym, jak dostał Nagrodę Nobla za swoje odkrycie, mówił otwarcie o tym, że LSD bardzo mu pomogło w jego pracy. Drugim przykładem może być Kary Mullis. On dostał Nagrodę Nobla w 93 roku za opracowanie reakcji łańcuchowej polimerazy. To jest, ja się na tym za bardzo nie znam, ale z tego co wiem, to jest taka standardowa technika replikacji łańcucha DNA. I on akurat twierdził, że nie dokonałby tego odkrycia, gdyby nie jego podróże na LSD. Trzecim przykładem to jest, on jest taki fizyk teoretyczny, Carlo Rovelli. On ostatnio napisał
taką książkę Tajemnica czasu, jest uważany za takiego nowego Stephena Hawkinga, w sensie, że potrafi bardzo przystępnym językiem przekazać wiedzę na temat fizyki teoretycznej. I kilka dni temu się dowiedziałem, że jako nastolatek przyjął LSD i to w zasadzie ukierunkowało całą jego karierę pod pewnymi względami, w sensie takim, że uważa, że jest to substancja, jest to narzędzie, które pozwala zrozumieć tajemnice wszechświata. Jeżeli to mówi mainstreamowy fizyk teoretyczny, tak, to nie bagatelizowałbym tego. Też jednocześnie on podkreśla, że to nie znaczy, że każdy użytkownik psychodelików będzie genialnym fizykiem teoretycznym i też nie znaczy, że każdy fizyk teoretyczny powinien jeść psychodeliki. Natomiast zaznacza, że w przypadku niektórych osób może to być bardzo, bardzo pomocne w poszukiwaniach zarówno wewnętrznych, jak i po prostu poszukiwaniach zawodowych. No, tutaj przykład właśnie Francisa Cricka czy Carego Mullisa może to o tym świadczyć. No Steve Jobs też korzystał z psychodelików i w ogóle to jest też bardzo ciekawe, że kultura psychodeliczna jako taka się rozwijała i dalej się rozwija w bardzo w ścisłym związku z przemysłem technologicznym, to znaczy w tym momencie z Doliną Krzemową. Mikrodawkowanie, o którym wspominaliśmy, jest najbardziej popularne w Dolinie Krzemowej. Tak przynajmniej sugerują te raporty zgromadzone dotychczas, ale też z Doliny Krzemowej idzie mnóstwo pieniędzy na badania nad psychodelikami. Też warto zaznaczyć, że pracownicy w korporacji w Dolinie Krzemowej stosują nie tylko mikrodawki, ale też lubią w wielu przypadkach zjeść sobie makrodawkę i pojechać na Burning Mana. Więc no to jest, i to nie jest jakby nowa zależność. Psychodeliki były w Dolinie Krzemowej już od lat 50., gdzie przemycił je bardzo tajemniczy człowiek Al Hubbard. W wyniku swojego objawienia w 51 roku to był w ogóle konserwatywny katolik, który był agentem wywiadu i stwierdził, że nakręci elitę za pomocą LSD. Jednym z tych obszarów byli inżynierowie w rodzącej się Dolinie Krzemowej, zwłaszcza w firmie MPEX, która była jednym z takich największych korporacji. Wtedy jeszcze Doliny Krzemowej nie było. Natomiast on tam chodził do nich na sesje, pomagał im osiągać stany mistyczne według opracowanego przez siebie protokołu, na którym też zresztą warto o tym wspomnieć, że opiera się w znacznej mierze współczesna terapia psychodeliczna. Al Hubbard pomógł określić, jak duże znaczenie ma otoczenie i nastawienie do przebiegu sesji. Więc Maciej, tak jak tutaj powiedziałeś, rzeczywiście psychodeliki mogą służyć też rozwojowi, czy samorozwojowi. Osoby, które są, nie wiem, wysokiej klasy fizykami, po skorzystaniu z psychodelików odkrywają nowe rzeczy, ale nie każdy fizyk, który jest zaawansowany, może mieć korzyści z przyjmowania psychodelików. Więc jakbyś mógł to wszystko jakoś tak podsumować? Co jest w tym wszystkim najważniejsze? Według mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo, to znaczy jakby pogoń za doświadczeniami duchowymi z użyciem psychodelików powinien być mimo wszystko jakoś tam przez użytkowników ograniczane, to znaczy jakby nie jest to rozwiązanie gdzieś tam poszukiwań duchowych, może to być ogromne wsparcie, natomiast ludzie, którzy używają psychodelików jako właśnie, nie wiem, uzupełnienia swojej praktyki medytacyjnej, tak jak mówiłem wcześniej, zaznaczają, że to jest troszeczkę droga na skróty, to znaczy wręcz jeżeli zostaną użyte psychodeliki w niewłaściwy sposób, mogą być przeciwskuteczne, to znaczy doprowadzić do rozbudzenia nadmiernego ego, tak? Znaczy do inflacji ego doprowadzić. To można porównać być może do antybiotyków, które nie zostały, jeżeli zaczynasz już jeść antybiotyk, to trzeba go jakby zakończyć ten cykl, doprowadzić go do końca, bo inaczej powstaną superbakterie, które jeszcze bardziej będą niebezpieczne dla organizmu. Podobnie jest być może, nie wiem czy to jest dobra może metafora, ale że podobnie jest z doświadczeniami psychodelicznymi. Jeżeli one nie zostaną odpowiednio zintegrowane, to mogą prowadzić do rzeczy, które po prostu będą przeciwskuteczne, czyli przeszkadzać wręcz w rozwoju duchowym. O tym myślę, że warto jest pamiętać. Tym bardziej, że psychodeliki stają się coraz powszechniej dostępne. Po części też dzięki celebrytom psychodelicznym, typu nie, Michael Pollan, czy Joe Rogan, czy no nie, Mike Tyson ostatnio opowiadał o tym, jak palił 5-MeO-DMT. Więc jakby ludzie się z tym oswajają, z tematem, chcą też spróbować i mają bardzo duże oczekiwania często wobec tego, co może im się przytrafić po wypiciu ayahuaski albo po zjedzeniu grzybów. Warto pamiętać, że używanie tych środków poza kontekstem i klinicznym, i poza kontekstem religijnym, czyli na własną rękę, niekoniecznie wywoła doświadczenia mistyczne, niekoniecznie pomoże w rozwoju duchowym, może bardzo mocno zdestabilizować codzienną strukturę osobowości i doprowadzić w efekcie do problemów
w codziennym funkcjonowaniu, więc no, najważniejsza jest według mnie rozwaga w stosowaniu psychodelików, bo o to zapytałeś, to jest najważniejsze. Tak, dokładnie, więc bardzo się cieszę, Maciej, że masz takie poglądy, także dziękuję, że podzieliłeś się z nami swoją wiedzą. Ja, Maciej, ja mógłbym słuchać godzinami, uwielbiam także rozmawiać. Ja mógłbym zgadać godzinami. Więc czasem się spotykamy, rozmawiamy, rzeczywiście moja wiedza w porównaniu z wiedzą Macieja jest moim zdaniem taka, ale myślę, że też fajnie się uzupełniamy w niektórych zakresach. Też tak. Ale najważniejsza sprawa, jeżeli wy także macie niedosyt względem materiałów na temat psychodelików, to polecam wam poprzednie nasze dwa filmy. Jeden o zastosowaniach medycznych, a drugi o książce, czy psychodeliki uratują świat. A także przy okazji stary film sprzed roku na temat integracji doświadczeń psychodelicznych z Izą Jung. No i jeżeli ten materiał się podobał, to będę wdzięczny za łapkę w górę, a także za subskrybowanie kanału. To będziecie mieć wszystkie powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki jeszcze raz wielkie. Dzięki. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.